Ewangelia dnia dzisiejszego to słynne wyrażenie Jezusa o tym, że mamy przebaczać 77 razy. I nawet ogólnie znamy interpretację tej liczby. 7 w symbolice biblijnej to liczba doskonała, a 7 razy 7, czyli to podwojenie tej liczby, to pokazanie, że mamy przebaczać zawsze. Ale to może budzić w nas pewnego rodzaju pretensje i wiele pytań. No bo w imię czego mamy przebaczać zawsze, jeżeli ktoś obiektywnie czyni nam krzywdę? Jak mamy przebaczyć temu, który stał się dla nas nie z naszej winy naszym największym wrogiem? Jak mamy przebaczać tym, którzy dokonali naprawdę wielkich zbrodni? Przecież zdrowy rozsądek podpowiada, by takiego człowieka potępić, a nigdy tego nie zapomnieć i jeszcze najlepiej się pomścić. No właśnie. Chcielibyśmy zemsty. Warto wiedzieć, że ta liczba 77 jest też związana z innym fragmentem Pisma Świętego, ze Starym Testamentem. Tam Lamek, jeden z potomków Kaina, wypowiada słowa, które mówią o zemście. Mówi, że tak jak Kain miał być pomszczony 7 razy, tak on powinien być pomszczony razy 77. Chodziło o to, że zemsta, a więc zło, ma się mnożyć. I to jest też wykładnia Jezusowa. Przebaczenie, czyli miłość i dobro ma się mnożyć. Ale możemy też zapytać, skąd wziąć to, co jest do pomnożenia? Przecież jeżeli ja nikomu nic nie zawiniłem, nikt mi niczego nie przebaczał, to dlaczego ja mam przebaczać? Czyżby? Przecież otrzymałeś miłość od samego Chrystusa. Przecież On swoją śmiercią na krzyżu przebaczył ci każdy twój grzech, każdy twój upadek. Otrzymałeś przebaczenie. Twoim jest obowiązkiem jest teraz to przebaczenie mnożyć. Nie 7, nie 77, ale zawsze. W imię miłości, którą otrzymałeś od Chrystusa.